Trzynastka. Przestań scrollować media społecznościowe. Media społecznościowe to jest pułapka. Pułapka na Ciebie i Twoją uwagę. Dane, które zostawiamy w mediach społecznościowych, krążą już po gigantach internetu, takich jak Facebook, Amazon, Google czy YouTube, którzy tymi danymi szafują na lewo i prawo, dzięki czemu są w stanie dopasować nam lepsze reklamy, wyświetlać nam bardziej dopasowane do naszych preferencji filmy, czy zdjęcia, czy artykuły. Są w stanie wpływać na nasze decyzje, tak jak to było w przypadku wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie Cambridge Analytica była w stanie wyświetlać wyborcom takie filmy i takie klipy i takie materiały wideo na temat tej opcji politycznej, co do której chciała, żeby na nią zagłosowano. Cambridge Analytica i dane odmieniają nasz świat. Dane, które wypuściliśmy w internet, to jest kopalnia pieniędzy. To jest cena, jaką my zapłaciliśmy za to, żeby internet był taki tani. Sprzedaliśmy swoje dane. A więc teraz internet wie o Tobie więcej niż Ty sam. Internet wie szybciej, kiedy będziesz w ciąży. Internet wie, kiedy rozstaniesz się ze swoją partnerką. I są w stanie to algorytmy wyczytać z Twoich postów, z Twoich lajków, które zostawiasz innym, czy z Twoich rzeczy, które komukolwiek skomentowałeś. Walmart jest w stanie wysyłać Ci gazetkę, w której informują Cię o tym, że pampersy są tanie, kiedy Ty jeszcze nawet nie wiesz, że jesteś w ciąży. Skąd oni to wiedzą? Z Twoich danych, które zostawiłeś w internecie. To jest pierwsze zagrożenie internetu, a drugie zagrożenie jest takie, że Ty sprzedajesz tam swój czas. Nie masz nic cenniejszego poza czas. Każdy na świecie ma 24 godziny. I Elon Musk, i Bill Gates, i Richard Branson, i wszyscy wielcy politycy, aktorzy, sportowcy, wszyscy mamy 24 godziny. To jak to jest, że Robert Lewandowski potrafi zarabiać kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, a może i więcej, jakby zsumować kontrakty reklamowe i kontrakt w klubie, a Ty czy Twój kolega zarabiacie 1800-2000 złotych miesięcznie? Czym się on się różni od Ciebie? Tym, że on lepiej wykorzystywał swój czas. Bo kiedy Ty siedziałeś na komputerze i grałeś, to on trenował w piłkę na lokalnym boisku. Kiedy Ty w sobotę piłeś z kumplami, to on studiował dawne filmy, jak grali najlepsi piłkarze w historii. Kiedy Ty odpoczywałeś na drugi dzień na kacu, to on szedł na basen i ćwiczył. Czas. Inaczej wykorzystywał czas. Media społecznościowe to niestety jest zabójca czasu, bo one sprawiają, że Ty wpadasz w wir przeglądania tego, co się dzieje u kogoś. Najczęściej wynika to z FOMO, czyli Fear of Missing Out. Strach, lęk przed tym, żeby nie być na bieżąco. A więc wchodzisz co jakiś czas na media społecznościowe, przeglądasz to, żeby zobaczyć, czy coś nowego się nie wydarzyło. Dlaczego? No bo właśnie boisz się, że coś Ci umknie. A za każdym razem, jak tam wchodzisz, to topisz się w morzu kotków, serduszek, głupich, śmiesznych filmów albo wojenek politycznych czy jakichś głupich przepychanek. To nie ma najmniejszego sensu. Okej? Ja wiem, że to jest fajne, bo to jest natychmiastowa nagroda. Dodałeś post, ktoś Ci go skomentował, pojawia się like, pojawia się dopamina, pojawia się hormon szczęścia, jesteś zadowolony, czekasz na te lajki. Kiedy lajków nie ma, pojawia się depresja. Kiedy młoda dziewczyna wrzuca zdjęcie na Facebooka i nie dostaje x set lajków, to myśli, że jest brzydka. I kiedy któryś post z kolei nie dostaje tych x set lajków, zaczyna wpadać w depresję. A potem popełnia samobójstwo, bo ktoś się z niej śmiał. Niestety, ale media społecznościowe to jest straszny pożeracz czasu, ale też zabójca życia. Przestań tu scrollować. Zacznij świadomie wykorzystywać swój czas. Lepiej go wykorzystuj. Zadbaj o to, żeby ten czas nie był stracony. A więc zadbaj o to, żebyś miał pewność, że każdego dnia poświęciłeś coś na rzecz swojego rozwoju, na rzecz swojego dalekosiężnego planu. Czy to będzie 10 minut, czy 20, czy pół godziny, ale coś zrobiłeś dla siebie. No ale Karol, ja jestem taki zmęczony, ja przychodzę po pracy i jedno, o czym marzę, to poskrolować Facebooka. No to może zmień pracę, skoro tak jesteś po niej zmęczony. Ja też byłem zmęczony po swojej pracy, zmieniłem ją. No, tobie łatwo mówić, nie znasz mojej sytuacji. No nie znam, tak jak i Ty nie znasz mojej. Ale albo masz w życiu wymówki, albo masz w życiu rezultaty. Nie ma nic pośrodku.